Dzień dobry wszystkim, dzień dobry. Nie przeszkadzajcie sobie, róbcie sobie tam swoje, a my będziemy was kręcili. Możemy was filmować? Dziękuję bardzo. I witam was bardzo gorąco. Dzisiejszy nasz blog w zupełnie nietypowym miejscu. Jesteśmy w fabryce, manufakturze cukierków i pokażemy wam, jak to się robi w takim przybliżonym, bardzo szybkim tempie, ale to jest bardzo ważna manufaktura, ponieważ byliście razem z nami na finale. Byliście cały dzień w studio. Wytrzymaliście? Graliśmy razem z tobą, Jurek, wytrzymaliśmy. Było pięknie, było kolorowo, było słodko i będziemy grać razem z tobą do końca świata i jeden dzień dłużej. Mało tego, te wszystkie smaczne rzeczy robi się tutaj na żywo. Cała idea polega także na tym, że dzieci, które tutaj siedzą, a przyjechały z Serocka, z Centrum Kultury, które dzisiaj spędzają jakby zimę w mieście, przyjechały, żeby to sobie obejrzeć. Cała w ogóle idea, która mi się szalenie podoba, chętnie bym pojechał do sklepu, kupując buty, żeby zobaczyć, jak te buty się robi. Ale to już nie te czasy. Cukierki można zrobić, kizaki można zrobić, ale niestety butów już nie zrobimy. Żeby zobaczyć, jak się robi samochód, trzeba włączyć telewizję, odpowiedni kanał i wtedy można to obejrzeć. Jaką temperaturę ma teraz ten cały ta masa plastyczna? Około 80 stopni mniej więcej i cały czas nam stygnie, dlatego musimy walczyć z czasem, żeby jak najszybciej tą masę wykorzystać, bo jak nam zastygnie, to już nic z tego nie zrobimy. Z tego teraz co będzie robione? Czy będą lizaki, czy będą cukierki? Lizaki kolorowe, dzieci uczestniczą w takich warsztatach i samodzielnie wykonują lizaki. Które później można już spożywać? Które później można zjeść, jak najbardziej. A jak długo się przygotowuje taką formę? Taką masę, tak, żeby przygotować, potrzebujemy najpierw przygotować to troszeczkę wlać wody, później trochę cukru. Musimy to zagotować razem do blisko 150 stopni i trwa to blisko godzinę. Ale tak, żeby uformować te wzory? A to później tak, kolejne pół godziny, żeby z już przygotowanego karmelu przekształcić to właśnie w taką kolorową masę, z którą możemy pracować i robić bądź lizaki, bądź cukierki, bądź tworzyć warsztaty, gdzie właśnie dzieci są uczestnikami i samodzielnie robią lizaki. Jesteśmy na Powiślu, jest ulica Tamka, za mną jest Nowy Świat. Po drugiej stronie jakby tak przejście jest drugi sklep na Nowym Świecie, który ostatnio odwiedzałem i jeżeli byś mógł im przekazać podziękowanie, które u was tutaj już, to już, już jest, to bardzo, przekazujemy. Bardzo dziękuję, Jurku. To ja bardzo dziękuję. Moi drodzy, my już tutaj szefa zwalniamy, a teraz chodźcie tutaj bliżej. Ja wam powiem, że tak, dzisiaj w Trójce nie jesteśmy. Nasza audycja będzie szła z puchy. Dzisiaj musimy pędzić, aby dbać o nasz honor. Będziemy o tym wam jeszcze opowiadali. Pamiętajcie, że nasze konto stanęło na 404 milionach złotych. Cały czas pieniądze liczymy i będzie to trwało do 8 marca. Ale uwaga, cały czas jeszcze trwają aukcje Allegro. Na naszych aukcjach jest 4 446 371 złotych w tym momencie. Bardzo wiele aukcji będzie jeszcze trwało. Piękny obraz Roberta Lewandowskiego, namawiany od Włodyra. Można było ten obraz obejrzeć podczas tworzenia, kiedy był studio telewizyjnym. Pióropusz od Kai, moneta woś w kształcie serca, okazjonalna, która była bita z okazji 20-lecia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Plakat Szagiego z przystanku to 2015, ale także bardzo mocno polecamy nasz chopper, American Chopper, który można się chwalić, który by nawet tutaj się mógł zmieścić, albo zajął cały sklep, ale w ten sposób firma może przez jeden rok reklamować się i mieć taką przepiękną maszynę, żeby na niej grać. Dzisiaj muzycznie zespół Garaż, który zagrał pod Pałacem Kultury i Nauki podczas finału, a jutro pamiętajcie, jutro o godzinie 18:00 koncert zespołu Dżem z przystanku Woodstock 2004, czyli Dżem 2004, jutro o godzinie 18:00. Ja wczoraj razem z wami słuchałem jeszcze raz spotkania z naszym gościem ASP, panem doktorem Lwem Starowiczem. Bardzo ciekawa rozmowa, bardzo fajna, bardzo mądra, bardzo inteligentna. Pamiętacie, że czekamy także na wasze propozycje, kogo byście chcieli wziąć na tegoroczne ASP. I uwaga, najbliższe szkolenia pokojowego patrolu, to już odbędą się najbliższe szkolenia. 19-21 dzień lutego. Zapraszamy bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Bądźcie razem z nami i uwaga, bardzo piękne przyszły opowieści o Dżemie. Zespół Dżem, czyli książka Jana Skaradzińskiego, historia zespołu Dżem. Ze wszystkich opowieści wybrałem jedną, która mi się bardzo, bardzo, bardzo podobała. Gdzie ja ją mam? Bo ja już ją wcześniej wylosowałem. Tak, lato.
Lipiec 2015, czyli zupełnie niedawno w Starogardzie Gdańskim. Był to mój pierwszy koncert Dżemu. Bardzo wyczekiwany, bo ich muzykę słucham od dawna, a ilość wyciśniętych łez przy piosenkach, wywiadach itd. jest nie do policzenia. Było ciepło, jak w wakacjach bywa. Koncert na otwartej zielonej przestrzeni i przypływ zupełnie nowych emocji po usłyszeniu pierwszych dźwięków. Miało być maksymalnie 3 zdania. Trudno, inaczej nie umiem, a może się nie da. Mara, ty otrzymasz naszą książkę. Bardzo dziękujemy, ściskamy was bardzo gorąco i jutro oczywiście tak samo się widzimy. Trzymajcie kciuki za nasz jutrzejszy dzień, a dzisiejszy program trzeci zaprasza na piękną muzykę, czyli bądźcie razem z nami. Jeszcze raz spójrzcie, jak to się tutaj pięknie robi. Zobaczcie, jak teraz każdy może samemu wykonać swój lizak, czyli własnoręcznie ten ostatni moment, kiedy trzeba patyczek wcisnąć do środka, tak żeby jak mocno ściska jeszcze tam, jeszcze całych siły, bo to lizak musi być, wiesz, musi wytrzymać. Zobacz, i twój lizak jest już gotowy. Najpierw trzeba zwinąć lizak, tak jak to robisz. Jak masz na imię? Olek? Spójrz, jak Olek robi, zwija to wszystko wokoło. Jak taki lizak lizać? Ciężko, nie? I na końcu co? Patyk musisz włożyć? Rewelacja. I ja myślałem, że takie lizaki także kolorowe pokazały się na przystanku Łódzko, bo mają taki piękny kolor. Ściskam was bardzo gorąco. Jeszcze przez chwilę poczucie niezwykły klimat manufaktury cukierków. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomagali nam organizować finał, którzy dzięki takim właśnie smaczkom powodują, że finał jest niezapomniany, kolorowy, piękny, a już dzisiaj możemy powiedzieć, że będzie na pewno rekordowy. Jeszcze raz bardzo wam dziękujemy. Trzymajcie się i razem z nami poliście trochę smaków manufaktury cukierków. I Seros pozdrawia wszystkich. Siema! Siema! Siema!